Dzisiaj porozmawiamy o rozwoju technologii, ale co to takiego jest technologia? Są to po prostu maszyny i urządzenia opracowane na podstawie wiedzy naukowej, które mają służyć człowiekowi. Wiele z tych urządzeń doskonale znasz. Jakich technologii używasz więc na co dzień? Popatrz na obrazek i się zastanów. Prawie w każdym domu jest teraz komputer. A gdy myślisz komputer, to co przychodzi ci do głowy? Czy gry? Oglądanie filmów? Czy może spotkania ze mną czy z panią Julitą? A może jakieś zdjęcia lub informacje, które możesz czerpać z internetu i z komputera? Kto wynalazł komputer? Charles Babbage. Uznawany jest za ojca komputera. Stworzył wiele części, które połączył ze sobą, ale komputer ten wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Pierwszy komputer nosił nazwę Z1. Używany był w wojsku. Był ogromny. Zajmował całe ściany pokoju. W czasach, gdy wasi rodzice byli dziećmi, zaczęły dopiero pojawiać się tak zwane komputery osobiste, które również były większe od tych, które są obecnie. Ale dosyć już o komputerach. Porozmawiajmy o telefonie. Jego wynalazcą jest Alexander Graham Bell. Było to bardzo, bardzo dawno temu. A wiecie, jakie pierwsze słowa wypowiedział przez telefon? Powiedział do swojego asystenta: Panie Watson, przyjdź tutaj, chcę cię zobaczyć. Telefony komórkowe powstały dużo później. Nie są wcale podobne do tych używanych obecnie. Były bardzo ciężkie i duże. Ważyły ponad 1 kg, czyli tyle co na przykład 8 jabłek albo torba cukru. Niewygodnie byłoby je trzymać przy uchu. Współczesne telefony komórkowe to właściwie małe komputery. Używamy ich już nie tylko do rozmowy, ale także do przesyłania wiadomości, do nauki, gier, do robienia zakupów oraz zdjęć. Możemy też ich używać jako kalkulatora do liczenia, a także pomagają nam w orientacji w przestrzeni. A do czego wy jeszcze używacie telefonów komórkowych? Przejdźmy teraz do kolejnego wynalazku, czyli do samochodu. Jaki jest wasz wymarzony samochód? Ja chciałabym mieć samochód ze skrzydłami, żeby mógł latać i omijać korki w Warszawie. Pierwszy samochód wynalazł Karl Benz w Niemczech. Nie jest on podobny do współczesnych samochodów. Ma tylko 3 koła, nie ma opon, nie ma kabiny. Jak myślicie, czy wygodnie było nim jeździć? A wiecie, że wcale nie był szybki? Właściwie jeździł z prędkością spacerującej osoby. Teraz zupełnie by nam się nie przydał. Przez cały tydzień rozmawialiśmy o różnych wynalazkach. Zobaczyliście, jak rozwija się technologia, jak zmieniają się urządzenia i maszyny na przestrzeni dziejów. A jak będzie wyglądała technologia wtedy, kiedy wy będziecie w wieku waszych babć i dziadków? Może zupełnie inaczej? Czy wtedy będą potrzebne komputery? Jakiej będą wielkości? Czy samochody będą latały tak, jak ja to sobie wymarzyłam? A telefony komórkowe? Może będą wielkości tylko zegarka?
A co będzie można obejrzeć w telewizji? Pomyślcie i porozmawiajcie o tym z rodzicami.